Siema, dzisiaj pokażę Wam przykładowy dzień wstrzymania diety, bo jak wiadomo, dieta jest bardzo ważna, w szczególności w takim sporcie. A więc zaczynamy. Posiłek pierwszy. Właśnie jestem po treningu, więc czas na drugi posiłek. Co w drugim posiłku? Właśnie tutaj przygotowuję sobie ryż oraz w podstawowy sposób pierś z kurczaka przyprawiony pieprzem i solą. Ktoś może powiedzieć, zwykły sposób. Tak, zwykły sposób. Nie powiem, już część rzeczy mi się znudziła, część przypraw również. Więc robię to na zmianę, doprawiam, przyprawiam. Wszystko wedle uznania i tak mniej więcej wygląda drugi posiłek. Czas na trzeci posiłek. Niestety nie pokażę Wam, jak go przygotowywałem, ponieważ robiła go moja mama, więc powiem Wam tylko, co tutaj się znajduje. Są to pulpety z mięsa mielonego, dołożyłem sobie troszkę pomidora, chlebek oraz wafle ryżowe. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Czas na kolejny, czwarty posiłek. W czwartym posiłku dalej będzie pierś z kurczaka, tym razem przyrządzona kucharkiem. Jak zrobię, pokażę Wam dokładnie, jak to wyszło. Dodam również sobie warzywa, aby urozmaicić swoją dietę, bo wiadomo, witaminy są potrzebne, a więc robię, pokazuję, oceniacie. Do czwartego posiłku dodaję również porcję witamin, ale tym razem z owoców. Zrobiłem sobie sałatkę owocową, można ją nazwać bomba witaminowa. Jest dużo zawartych owoców z dodatkiem miodu, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Czas na ostatni, piąty posiłek. Jest to twaróg. Przyrządzam go solą i pieprzem. Stosuję różne sposoby na przyrządzanie twarogu. Czasami jem go na słodko z dżemem. Czasami, tak jak widzicie, z solą i pieprzem. Czasami również sobie dodaję ogórka, pomidora, wszystko mieszam. Daję troszkę śmietany, majonezu i też wszystko jest dobrze. Zjem go dzisiaj z bułką, także na koniec myślę, że będzie idealnie. Dziękuję za obejrzenie. Podsumowując, tak kończę dzień trzymania diety. Wiadomo, jak to bywa, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jednak staram się tą dietę trzymać w 100%, bo wiadomo, że dieta jest najważniejsza. Również każdy wie, że nie jesteśmy zawodowcami, więc możemy sobie pozwolić na różnego rodzaju odstępstwa od diety i raz na jakiś czas zjeść, potocznie mówiąc, śmieciowe jedzenie. Ale pamiętajcie o jednym. Jeżeli robicie to, co kochacie, to nic nie jest w stanie Wam przeszkodzić. Pajomasa!